Każdego roku w różnych miejscach na świecie odbywają się specjalne eventy, na których aż roi się od shiny Pokémonów. Tym razem wsiadłem w samolot do Barcelony, by wziąć udział w pierwszym w Europie evencie City Safari i zdobyć rzadkie Pokémony, których nie da się zdobyć nigdzie indziej, wraz z moimi przyjaciółmi. Miłego oglądania. Zajebiście. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Czapka rozostwiadł. Outfitami się chwalimy, słuchajcie. A, ja muszę się sfleksować, słuchajcie, do mojego filmu z Japonii, z Pokémon Center. Zerkniemy w ogóle, co tutaj jest, właśnie. Bo ja nie wiem. Jedyne, co tu jest, to jest kolejka, żeby dostać kody i czapeczkę i naklejkę. A są jakiś merch, coś takiego? Nie, nie ma nic. Nie ma nic. Nowy typ eventu, City Safari. Generalnie ten event w sumie jest ciekawy, bo zmotywuje nas, żeby zwiedzić całą Barcelonę, bo my nie musimy być tutaj, w centrum handlowym, prawda, Damian? No nie, możemy wszędzie sobie chodzić. Możemy zeksplorować całe miasto, poszukać wszędzie nowych Pikachu, przepraszam, Eevee w Explorer chacie. To widać gdzieś tego Pokestopa? Tak. A, on jest z roketem. Spójrz na tego Eevee, jak ładnie tutaj ta cała. I teraz mi wyskoczy on, czy coś? Nie, question. Jest w questie, dobra. A profesor tutaj się powiada, słuchajcie, jak ci się podoba na mieście? No spoko, jeszcze nic nie widziałem. Ale dzięki panie profesorze. Barcelona today. Tak, jest. Jest, zaliczone. Eevee Explorer, nie, słuchajcie. Nie, i szansa na shiny. Ciekawe, jaka tu jest szansa na shiny. 1 na 64? Możliwe, ale zwykły. Wiecie, i tak jest, policzmy, jest Eevee Lucy. Jolteon, Flareon, Vaporeon, Umbreon, Espeon, to 5. Druga generacja. Leafeon, Glaceon, Sylveon, 8. Dlatego jest 8 encounterów. Ale powiem ci, że ładne jest to tło. Tak, widziałem to. Pierwszy raz to widzieliśmy gdzie? W Londynie. Nie wiem, jak to się nazywa. Tło coś tam. O! Hey, how you doing? Dziękuję. Dzień dobry. No, ten to się wyszkolił się. You got this guy? Yeah. Shiny? No shiny. No shiny? Okay. No shiny. Too bad. It's for other people. It's not for me. Not for you? Not for me. Ça va? All good? Ça va? Yes, thank you. Komunistowa. Happy to see you. Shiny? No shiny yet? No, the Eevee? No. Where is Jitek and Adrian? Adrian? This guy, green shirt. There he is. No, także słuchajcie, spotkania po latach. City Safari, Barcelona. Odbieramy sobie. O, cześć, siema. Czy możemy sobie zrobić zdjęcie? Musicie. Proszę bardzo. Jak wam idzie dzisiaj? O, słuchajcie, spotkałem moją liderkę. A i którą drogę wybierzesz? Będzie? Uuu! Podwójny incense, podwójny starpis, czy podwójny jedna, lucky egg? Jedna słuszna droga, nie? Mam więcej starpisów w ekipunku, więc po prostu palę ich więcej. Ja wybiorę lucky egga. Już 50 level jest, ale kiedyś będzie 60. Mądry Polak po szkodzie, męczyłem się, żeby dobyć 50, więc teraz chcę mieć taki, wiecie, zapas. Także biorę lucky egg. Fajne, że można sobie wybrać, jaki bonus chcesz. I właśnie, wypadałoby odpalić Lucky Eggi, wypadałoby odpalić Starpisy. To jest tu? Tam. Idziemy po skidu? Tak. Hello! Hey, how you doing? She's still busy a lot, so they're busy all the time. But that's okay, you know, that's how it is. I mieliśmy iść po Skibidi, toilet mieliśmy iść. O, jest rzeczywiście. Yes. I zwykłe. Jest, skibidi dop, 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 jest, mamy go. Parę osób mnie prosiło, żebym w ogóle przywiózł jakiegokolwiek do Dexu na trade'a. On będzie potem. Oczywiście te osoby, co mnie prosiły, to im przywiozę i straduję, ale będzie. On będzie potem. Będzie jakiś event za parę miesięcy. Nie. Skibidi. A skibidi to dalej, potwierdzili ono. Skibidi dop, 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 jest, będzie. O, u mnie jest w Dexie. Jest pisik w Dexie. 50 candy i będzie ewolucja. 16 milionów da 100 dzisiaj. Zaczynamy ten event. Jaki jest plan? Kręć tego Pokestopa. Do parku. Vamos! Vamos a la playa. Ten event zachęca nas, moi drodzy, do eksploracji. Na całym mieście są rozrzucone specjalne, takie owłosione, krzaczaste Pokestopy. Może nie owłosione, ale takie pełne po prostu buszu zielonego. Tu jest kolejny busz. Na prost do parku. I to jest jak prawdziwe safari. Kurde, ja nie mogę otwierać giftów od ludzi, bo ten nie miał jajek. Ja. To jest takie słabe, że te siódemki są tak z jajkami powiązane. Ty, akwedukt to jest chyba, co? Tak. W renowacji. W renowacji, odpalą go znowu. Jest Larvesta w końcu. O, do Dexu Damian złapał, do Dexu Larvesta. To mi się podoba. Uuu, ale nawalone. Larvesty nie ma. Ale nawalone Pokestopów. Na co polujesz na tym evencie najbardziej, Damian? Shiny Skidu. Zdecydowanie. Shiny Skidu? Oraz Eevee w czapeczce Explorera. Adrian? U mnie Skidu PvP. Eevee, ewidentnie. A ty, Konrad? Ja teraz na Karablasta, bo już mam Skido. Ja bym chciał przytulić, słuchajcie, Shiny Raikanta, bo nie mam. Zobaczcie, co tu się dzieje. Dobrze, że ja tutaj mam w ogóle tego Pokémon Go plus plusa. Trafiać palcem i kręcić każdego z tych Pokestopów, to byłoby grubo. A, jest tutaj.
Jest ten drugi Pokestop, który skrywa w sobie Eevee. Nie? Byliśmy na safari. Kto był ze mną? My byliśmy dwaj. A nie na safari, to co my pierwszy raz Korsole łapaliśmy? A gdzie byliśmy na Tajwanie? A, byliśmy. Korsola była, no. Byliśmy na Tajwanie też, rok wcześniej chyba, co? Tak. W 17, a my byliśmy w 18 chyba. Ale co ty masz shiny relikanta tutaj? Tak, ale z jajka. To słuchaj, to teraz? Jest... Nie, GoFest Hoenn. A. Jak był globalny GoFest. GoTour, no. GoFest Hoenn? GoFest Hoenn. GoTour Hoenn, dobra. Pójdziemy zakręcić Eevee, zobaczymy, czy jest shiny. Połapiemy dzisiaj dużo fajnych shiny. I będzie git. Tu jest jakaś supermarket, La Sirena? To jest chyba supermarket, nie? Wchodzi ktoś ze mną też? Oni tu piszą po katalońsku, nie jest po hiszpańsku, nie? Oni tutaj uwielbiają te owoce morza, jakieś te kurcze, tych kosmitów pomarańczowych. Ja tam tego nie jem za bardzo. Klawicer, no właśnie. Biedny krabi, już po nim. Pierwszy shiny. Wow, gratulacje! 1195? Wow. Co ty gadasz? To jest duży. Kilka tu jest ciekawych tych shiniaczków, na tym będzie kilka takich sobie. Ale to i tak dobrze, bo robimy challenge, słyszałem jakiś. Kto pierwszy łapie shiny, to pozostali kasują poprzedniego swojego shiny. Ja tak mówię, dlatego że tego stanowiska złapałem teraz i mogę go skasować na luzie. Dawaj też do challenge'a. Rozpoczynamy challenge do pierwszego shiny, panowie? Do pierwszego shiny. Trzy, cztery i ry. Shiny, 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 shiny. Shiny, 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 shiny. Tu jest jakieś parczysko. Jest kolejny Pokestop z Eevee'm. Come on. Zangusa mi przytulił shiniaczka. Ludzi, którzy prawidłowo noszą okulary. Damian, jeszcze powinieneś, wiesz co, czapkę tę naprzód sobie założyć i potem, wiesz, tak robić. Szybko shiny. Kto wygra ten challenge? Jeszcze chłopaki nie mają żadnego shiny. Kto pierwszy złapie, przypominam, to wszyscy nie muszą kasować ostatniego shiny. To jest dopiero hardkorowy challenge. A ten shiny rating, to ja nie wiem, jaki tu jest. 1.64? Kurde, co jest z tymi shiny tutaj? Jest shiny! Już? Skubany, tutaj wygrywa pierwszy challenge. Celebracja shiny. Ale jeszcze go złap, może ci ucieknie. Co transferujesz, Damian? Ja transferowałem już. Kasuję stanowiska. Nie, czekaj. Czy chcesz shiny Pokemona transferować? Nie chcę, ale muszę. A pokaż mnie go jeszcze. Nie klikaj! Stanowisk, ja. Shiny stanowisk. Żegnaj stanowisk. Czyli na tym evencie skończyłem zero shiny. Miałem jednego, ale już nie mam. Łomegy, shiny Zangus. Proszę bardzo. Współczuję. To jest jak współczujesz? Dobrze, że już nie robimy challenge'u, słuchajcie, na kasowanie. Nie, już dzisiaj wystarczy tych challenge'y. Na razie może chwila przerwy od challenge'y. Marzyłem o tym niebieskim Pokemonku. Wygląda jak Digimon, nie? Zangus, Zangus, Zangus. A, miałem już Zangusa. Nawet w Filadelfii miałem jednego, bo to było safari, jak była pandemia. Fajnie, ładny shiny. Lubię go. Najlepszy póki co, co złapałem na tym evencie. Jest dobrze. O! Shaco! Jak? Shaco! Nice. Trzeba na 50 go zrobić i wrzucać na gymy. Coś o tym mówił na filmie ostatnio. Ładne szajniaczki. A, Swirlix shiny! O! Brawo, Damian. To co, zróbmy sobie shiny checki na Eevee. Dwa jeszcze do sprawdzenia. Shiny, 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 shiny. Nie shiny, ale jest wielki chociaż. Ale tu jest turystów, co? Nic dziwnego. Najciekawsze, takie najbardziej ikoniczne, wydaje mi się, miejsce w Barcelonie. No. Gdzie jak nie tu? Gdzie jak nie tu mają być turyści? I w sumie nawet ta Sagrada Familia jest przecież na obrazku, nie? Tak jak w Londynie jest Big Ben, w Nowym Jorku World Trade Center albo Empire State Building, w Paryżu wieża Eiffla, no to tutaj jest właśnie to. La Sagrada Familia, czyli kościół świętej rodziny. Musimy więcej znaleźć tych specjalnych pokestopów i generalnie one są rozstawione właśnie w takich, odkryliśmy, dopiero się skminiliśmy po jakimś czasie, że są rozstawione w takich właśnie miejscach, które najbardziej warto zwiedzić. I podobno na Campfire'ze jest cała mapka, gdzie one są. Sagrada Familia czy Pałac Kultury? Ja proste. To cudo. No jak skończył kiedyś budować, to będzie robiło... Nie, już teraz robi mega wrażenie, naprawdę. Takiego shiny, powiem wam, że jeszcze nie widziałem. Masz trzy znaczniki na sobie. Shiny, słońce i lur. No dobra, widziałem, ale... Ale nie często się to widzi, nie? Ciekawe, czy coś jeszcze by mogło być. No nie, to jeszcze najwięcej. Nie. Więcej się nie da. Ale klimacik. Fajne tutaj mają ławeczki. Idziemy zaraz do jakiejś restauracji. Nie mieli wolnych stolików tam, gdzie chcieliśmy pójść. Jest ten ostatni Pokestop. Znaczy ostatni, który musimy zebrać, bo trzeba zebrać generalnie 8. Nie, 7. To był 7 nasz. O, a się narzpiło poczków tutaj w ogóle. Ile shiny checków. I teraz w tym momencie też zrobimy shiny checki. Ja zrobię shiny checki, chłopaki już porobili. Zrobię shiny checki, czy mam jakieś shiny. Eevee z czapeczką Explorera. Najrzadszy shiny. Póki co spotkałem dwie osoby dzisiaj. Jeden Niemiec, no i nasz ulubiony Japończyk Tonton. Trafił shiny Eevee w czapce Explorera. No po prostu na farcie poleciał. Kiedyś były eventy safari, to był gwarantowany shiny, nie wiem czy pamiętacie. Był gwarantowany shiny z questa dla każdego uczestnika safari. Każdy tutaj usiadł i nagrywa swoje odcinki, w ogóle tutaj traj. Gada do siebie. Damian też z nią skończył.
Kurczę, czy będzie ten szajniaczek, czy nie będzie? Przedostatni szajniczek. Sit down, please. I don't know where Damian went. I know. I ostatni szajniczek. Będzie, czy nie będzie? No! That was the last one! So, no shiny for me. No shiny for him, no shiny for him. No shiny for Hikomikos. Only you. You win. You win the challenge. Jeszcze te szakelki. I idziemy jeść na małą siestę. Siesta, moi drodzy, będzie. Zjemy w tym momencie cokolwiek, ale najchętniej byśmy zjedli tapas. Tapas to są przekąski różnorakie, takie hiszpańskie. Można wybierać jakieś tam ziemniaczki albo jakiś taki kotlecik. Coś byśmy zjedli po prostu z mięskiem. No głodni jesteśmy od tego chodzenia. Gra tutaj na tym. Na akordeonie. Pan sympatyczny. Jak tam? Udało się? Zero. Zero? Zero Shiny Eevee. Na razie mam Swirlixa w międzyczasie na tym, na Go Plus Plusie, więc mam w tym momencie 2, 3, 4, 4 shiny. Jednego kasowałem, nie? Albo był challenge, no. Dobra. Ten shiny rate mógłby być wyższy, teraz już łapię ultrabolami na Go Plus Plusie. Zaraz jajca, za 200 metrów. City Safari ma specjalne questy, zbliżamy się do Master Bola w ogóle. Zangus, ale powiem szczerze wam, że zanim tydzień temu Niantic mi powiedział, że tutaj przyjeżdżam, to nie spodziewałem się, że w październiku będę siedział pod palmami. Dobrze mi to zrobi, słuchajcie. Tak potrzebowałem tego ciepełka. Damian, co złapałeś, powiedz? Gratki. Shiny Relicant. Tutaj przepiękny zamek trzech smoków. Trochę mi tutaj słoneczko go przesłania. O, stąd będzie lepiej widać. Drugi shiny Skido? Piękny ten zamek, co? Ładny. Zobacz, ten trafił Skidosa. Skido. Drugi. Shiny Skido. Another one. Szła dzieweczka do laseczka. Pojawiły się jajeczka. Mamy 4 sztuki, chłopaki. Gibble. Goat. Nie, Skidu, przepraszam. Każdy się myli. Skibidi. Ale musi być shiny. Czemu nie shiny? Come on. Nie. Dobrze. Skidu. Ale zaraz będą kolejne jajca. Dosłownie za sekundkę. Tylko siedzimy, więc trochę się to będzie nabijać. I wjechało. Leja. Proszę bardzo, moja z kurczaczkiem. Tonton ma tutaj, proszę bardzo, z czarną substancją od ośmiornicy. I widzę, że traj. Ale tusz ośmiornicy jest tutaj nawalony, żeby było czarne. To nie jest ośmiornicy, to jest tutaj. A, dobra, no tak. Ładny kraj, ładne miasto. Zobaczcie na tą fontannę. To jest zjawiskowe. Afrodyta rodząca się z muszli. To mi się podoba, tego więcej potrzebujemy. W Polsce takie, znaczy w Warszawie są, ale na przykład w Szczecinie mogliby takie coś zbudować, nie? Pas na to. Ja, shiny skido złapał. Nie. Wiesz ty to? Shiny skido, shiny. Wow! Nice. Jesteś w szoku? To mi się podoba. O kurczę. I po niego tu przyjechałem i swoje osiągnąłem. No dobra, jeszcze muszę lepiej rzucić w niego i zobaczyć, czy nie ucieknie. Jest znura. Uciekł. Jeden Pokémon mi uciekł, pamiętam. Jaki kolor pasuje pod niego? Żaden, nie? No, żółty. Nie, to Ultra Ball. Dajesz. Excellent, podkręcony, złota malina, Ultra Ball, no musi, dobra. Nie, już zapałem kilka wcześniej, ale shiny, nowiutki, piękniutki, shiny Skido, Skibidi, dop, jest. Mamy to. Coś chłopaki gadają o Lorcanie, zawsze jak ktoś Disneya widzi, to gada o Lorcanie. To taka karcianka nowa z Disneya, jak coś. Karta myszki Miki, czarodziej, tam 500 dolarów. Jak się ona nazywa? Elsa. Elsa jest druga. No. Elsa jest druga, jest myszka Miki. Myszka Miki, ta na czarnym tym, jakby, to jest sternik. Tak jakby sternik. A nie ten czarodziej z czapką? Nie. O ten? To nie. Ten z tyłu, ten duży? Okej. Ale... Druga osoba. Dawaj, po tym można się wspiąć. Tam pewnie jakąś skrzynkę znajdziesz. Nie. Dawaj, Assassin's Creed. Ale trochę jak w grze o tron, nie? Jak w King's Landing. Damian, miasteczko gotyckie, jesteś pod wrażeniem? Naprawdę, tutaj jest bardzo pięknie. Czuję się jakbym był w jakiejś średniowiecznej grze. Zobacz, jakie tutaj są wąskie uliczki. Dalej jesteśmy na gotyckim... Nie wiem jak nazwać, dzielnicy gotyckiej? No powiedzmy, że na takim gotyckim miasteczku. Idziemy sobie tędy. Idziemy do Plaza de Catalunya. Tam jakieś też ładne budyneczki są. Dotarliśmy pod parlament Katalonii, tutaj za mną. Chodzi o to, że Barcelona jest de facto taką stolicą regionu, jakim jest Katalonia, który jest no taki bardzo separatystyczny. Pewnie słyszeliście gdzieś tam w telewizji, że... Shiny Skido? Damian? Pewnie słyszeliście gdzieś tam w telewizji, że oni robili to referendum, że chcieli się odłączyć od Hiszpanii.
Tutaj językiem urzędowym jest kataloński, a nie hiszpański, co ciekawe. Także napisy są dwujęzyczne najczęściej. Albo tylko po katalońsku, ale najczęściej są też u góry po katalońsku, a poniżej po hiszpańsku. Niektórzy mówią, że ten język jest taką, tak, coś pomiędzy hiszpańskim a francuskim. Nie wiem, nie znam katalońskiego, ale tak słyszałem. Przyklapnęliśmy trochę, przycupnęliśmy. Co zrobimy? Muchy wszędzie, takie miasto. 9 siódemek. Ostatnia moja największa szansa w mojej karierze w Pokémon Go, żeby trafić shiny relikanta, nie? Drugi relikant, ale to nie shiny. No nie gadajcie. Skido. Skibidi nie pasuje, ten nie taki mi się nie podoba. Ale parę przywiozę do Polski tych Skibidi. Gible. Kurczę, znowu Gible. Co za jajka. Co za wstyd. Płacisz ile? 12 euro za jajka. Takie se. Cieszę się, że po 7 latach grania w tą grę i nagrywania jej, dalej mamy nowe przygody w naszym epickim składzie. Kiedy razem pierwszy raz się spotkaliśmy na jakimś evencie w Pokémon Go, Damian? We trójkę się w Warszawie spotkaliśmy kiedyś, nie pamiętam na czym. Na Larwitarze. To było ile, 5 lat temu? Dawno, to był pierwszy community day na Larwitarze. Jeszcze meetup robiliśmy dla widzów. Meetup był. Przyszło, no. Taki wspólny meetup, pamiętasz, Adrian? Tak. Pod pałacem przyszło. X lat później dalej robimy to samo. Nigdy nam się nie znudzi, zawsze będziemy to robić. Za 20 lat zobaczycie filmik Uszy, Traj, Hikomikos. Tym razem nie wiem gdzie. Złapałem 20 shiny w szpitalu. W domu geriatrycznym już. Ile shiny z Lura w hospicjum. Wow, dzisiaj wstałem trochę późno. Wczoraj się zasiedzieliśmy w restauracji z chłopakami z Francji i z Polski. Dziewczynami, bo też była w sumie ambasadorka z Krakowa. Także pozdrawiam wszystkich community ambasadorów i twórców. Rano przyszedłem się kąpać, chodzę sobie do wanny, odpalam grę. Pierwszy Pokémon. Shiny Karablast. Shiny Karablast. To jest mój pierwszy raz w karierze, kiedy pierwszy Pokémon, którego klikam danego dnia, to już jest shiny. Czyli zapowiada się dobry dzień. Lecimy dalej z przygodą. City Safari, Barcelona. Zaraz złapiemy jakąś ekipę, naszą ekipę z wczoraj. I trzeba kontynuować ten grind, słuchajcie, bo trzeba mieć Sigma grind set. Lecimy. Dobry początek dnia, pyszne śniadanko. I takie stare miasto to mi się podoba, słuchajcie. Wygląda to przepięknie. No i dotarliśmy na Plaza de Catalunya. Ładne miejsce. Złapałem się z Wanzim, z Tontonem. Także bardzo... Hello! Jest i Wanzi. Międzynarodowa ekipka. Bawimy się dalej. Teraz słynna La Rambla w Barcelonie i tędy sobie dojdziemy do monumentu Krzysztofa Kolumba. Także będzie Gites. Jeszcze jakieś szajniaszki by się przydało złapać po drodze i będzie Gites. Jajeczka! 9 jajeczek, 9 eggs. Good luck! Maybe relicant, finally. Yes, relicant, shiny. Crossing finger. Thank you. Trzymamy kciuki za, słuchajcie, relikanta shiny. Oby, maybe. Po tylu latach, po nieudanym Go Tour, znaczy był udany, ale nie zdobyłem wtedy shiny relikanta. Dobra, nie po tylu latach, to było w tym roku. Także trochę przesadzam, ale dobrze by było. Po to tu przyjechałem, słuchajcie, mam Skido. Eevee nie mam, ale mam Skido. Mam parę fajnych shiny, ale nie mam relikanta. This is the 8th one? Online. I didn't count. Me neither, doesn't matter. No! Oh, this is bad. Next time. The eggs are so bad. Yeah, eggs are so bad, yes. Ale za to, moi drodzy, zdobyłem Staryum. Ale to już jest mój który Staryum tutaj na tym evencie, drugi. No i jeszcze, słuchajcie, w międzyczasie szukamy kolejnych Pokestopów z Eevee, bo okazuje się, że z drugiego dnia eventu można znowu 8 Pokestopów z Eevee. A kliknijmy te dwa pierwsze, zobaczymy. Właściwie Pokestopów trzeba zebrać 7, ale spotkań z Eevee jest 8, bo potem za wszystkie 7 jest jeszcze to 8 spotkanie. Żeby być takim ścisłym, bo wiem, że tam jest parę osób w komentarzach, które lubią łapać za słówka. Bardzo dobrze. Trzeba pilnować oczywiście, żeby ktoś tutaj czegoś nie przekręcił. Są przecieki o kolejnych City Safari. Ktoś mówił Brazylia, gdzieś tam na Twitterze. Oczywiście to są nieoficjalne informacje. Coś w Kanadzie chyba, ktoś coś mówił. Ach, tym razem znowu bez shiny Eevee, ale jeszcze dzisiaj, tak jak mówię, 6 jeszcze shiny checków na czapeczce Explorera. A, no i trzeba jajeczko uzupełnić i próbujemy dzisiaj, naprawdę, no bo kiedy, jak nie na tym evencie, zdobyć tego shiny relikanta? No kiedy, moi drodzy? O, zobaczcie na typa, jeździ na rowerze, to dosłownie rower wodny. Dla mnie rower wodny w Polsce to trochę było co innego. Ale to wygląda bez hitu jak rower na wodzie. Dzień dobry. Wow, i tutaj te wszystkie jachty po tamtej stronie. I tutaj jest taka kolejka linowa, chyba Hikomikos na niej właśnie teraz jechał. Może zaraz się z nim zgadamy, bo on gdzieś w tej okolicy, bo mówił mi, że idzie na tą kolejkę linową.
Shiny Skido, kolejny. Dobrze, szaniaczki lecą. Mamy jajeczka, kolejne 9. 9X, you click it, please. Okay. Best go. Shiny luck, Taunton Train. Give him a shiny. Shiny Skido. It's a relic. Okay. I'll just speed it up. Speed up, okay, yeah, go. Przyspieszamy, moi drodzy. Gibel. Go. Let's go. Te jajka to jest największa porażka chyba ever. W życiu nic dobrego się z tych jajek nie wykluje. Nie ma szans po prostu. Co, jak oni mogli to zrobić? Nakupowałem jakiś boksów w ogóle, żeby mieć super inkubatory. I taka lipa leci po prostu. To już więcej się łapie na dziko, no dużo więcej niż tych jajek. Almost the last one. No, that was the last one. This is bad. Nothing from eggs. Today, yesterday, nothing. Nothing. Please watch my video. Yes, you have to watch it. Okay. Obejrzyjcie Tontona sobie. Będzie wykluwał jajca. Ja wam tego nie pokażę. I kolejny Staryu. To się zmienia, słuchajcie, dla mnie w event Shiny Staryu. Shiny gdzieś tam powoli się nabijają. Tutaj Pałac Muzyki Katalońskiej. Ciekawy budyneczek. Pałac Muzyki Katalońskiej. Patrzymy, let's go. No! Pelikan! Powiem wam, że te jajka tak ssają. Skido! To jest taka porażka. To jest moje 27 jajko. Pelikan! A wczoraj ile było też, nie wiem, z 11, także jestem na 40 może jajkach około, jak to się wykluje. Kibu! Dzięki, zero shiny. Zangus! Very good, thank you. Kibu! Musimy to robić razem, dobra, okej, okay, to jakiś dobry rytuał. Zangus! And this is... Kibu! I'm not doing eggs anymore. No, it's not worth it, it sucks. What? Let it go. Relic and Shiny! Nice. No way! Sorry. It's okay. Nie wierzę w to po prostu. Moje szczęście. 4 Staryu. 0 relikantów. Po co mi te 4 Staryu? Tego nie wiem. Słuchajcie, 2000 legendarnych rajdów dobiłem dzisiaj na tym evencie na Shadow Moltresie. Wow. Damian trafił Shiny w ogóle. Ja Shadow. W ogóle Shiny. Bo... Słuchajcie, poluję na tego relikanta Shiny, ale no to już mi się tu nie przydarzy. Zostało ostatnie 20 minut eventu. Korzystajmy ten czas na trady, bo mamy ich chyba do 5 sztuk. Do 5 tradeów jest do godziny 18, czyli jeszcze 20 minut, także jakiegoś Shiny trada na pewno zrobimy, ale tylko wam podsumuję, że na razie mam tak. Zangus, Shackle, Gibble, Swirlix, Skido, Staryu, Karablast, Staryu. Skido, Magikarp, Staryu. 4 Staryu. Ale dobra, lubię Staryu, więc jest okej. Okay. To co? Ja bym cię poprosił o relikanta, ale zaraz też ci znajdę coś, czego ty nie masz, Shiny. Czekaj, Oranguru. Masz tylko jednego. Mogę ci oddać, bo on nie ewoluuje, więc już jest Shiny Pokédexie jest. Dobra. Powiem ci tak, podsumowując ten event. Miasto 10 na 10. Barcelona jest fajna. Tak, bardzo mi się podoba. Mimo, że byłem pierwszy raz w Hiszpanii. Wcześniej jakoś nie miałem okazji. Towarzystwo 10 na 10. Jajka 0 słabe, na 10. Bardzo słabe. Jajka 0 na 10. Dobra, musimy zrobić jeszcze trade'a. Kusi odda mi Oranguru, ja oddam... Relikanta. Oranguru gotowy, 20 tysi. Tego mogę oddać. No. Na special trade'ie tylko 20 tysięcy, bo mamy już besta wbitego. Tak jest. Trzymamy kciuki za Lucky. No to by było na farcie, gdyby się trafił Lucky. Ale ta rybka jest piękna. Zazwyczaj nie lubię ryb, shiny ryb też. Ale tutaj te kolory są takie, rzeczywiście... Ten błękit pasuje do tego Pokemona. Tak, on jest taki po prostu... O, dostojny. Wywaliło mi się nagrywanie. Fajnie. O, cała gra mi się wywaliła. O, telefon się przegrzewa. Normalne. No jest gorąco. Jaki ten relikant? Dobra. Ale whatever, bo jest piękny. Jak na rybkę. Ma takie, powiedziałbym, dostojne te kolory. Takie... Ale. Ostatnie shiny checki. Tutaj z questów jeszcze szukałem gdzieś tam, ale nie, z questów też mi się nie trafia to, co chciałem. Życie, jak w Madrycie, a tu Barcelona. Nie no, event ogólnie był dobry, fajnie tu było przylecieć, kurczę, tyle. Shiny to jest, wiecie, taka otoczka, przygoda, fajnie, ale to, że to City Safari naprawdę nas zmusiło i zmotywowania do zwiedzenia takich różnych fajnych miejsc w Barcelonie, to było najgorsze w różnych eventach w Pokémon Go typu GoFest, Dortmund, Safari. Jeśli to było w galerii handlowej, to siedziałeś w galerii handlowej. Jeśli to było w jakimś parku, to siedziałeś w parku. I tak naprawdę znaleźć czas, żeby zwiedzić dane miasto przy okazji, było ciężko. Do tego były problemy z antenami telefonicznymi, bo wszyscy byli w jednym miejscu i tak dalej. Więc troszkę problemik. A ta formuła City Safari mega mi się podoba, bo są pokestopy rozmieszczone na mieście w takich najbardziej turystycznych punktach, gdzie powinieneś pójść i zobaczyć te miejsce. I dzięki temu zobaczyłem Sagradę Familię, miasteczko gotyckie, Łuk Triumfalny, masę pięknych, fajnych miejsc. City Safari? Super.
Mnie trzeba się zastanawiać, czy zwiedzanie, czy granie. Jak nie trafię tego Shiny Eevee, płakać nie będę. Wygoda była świetna, zaraz zobaczę jeszcze sety jeszcze na koniec. Co ja się opalę, kurczę, jak na październik, połowa października się trochę opalić. Poziomy witaminy D mi skoczą ładnie. Poziomy oliwy w krwiobiegu, pomidorów też mi skoczą ładnie. Kurczę, nie szkodzi, nie szkodzi. Mam fajne Shiny. Jednego jeszcze tam w challenge'u skasowałem, już nie pamiętam nawet co to było, ale coś tam było. Teraz pytanie, czy te Shiny, czy te Eevee w ogóle ewoluować teraz, nie? Na razie im tam gwiazdeczki na pamiątkę. Może paru osobom rozdam, ze znajomych, z patronów, z osób, z którymi gram na co dzień, jak wrócę do Polski. Na pewno też parę osób będzie mnie prosić o Skido. City Safari, Barcelona. Jak 7 lat gram w tą grę, jak prawie 7 lat jeżdżę na safari, bo moje pierwsze safari to był, nie wiem, czy rok 17 albo 16 w Amstelveen w Holandii. Tam pierwszy raz spotkałem Tontona w ogóle. Jak szedł z przystanku, przypadkiem. To jest chyba najlepsze safari w mojej karierze. No na pewno to jest najlepsze safari w mojej karierze, bo poczuło się ten feel miasta. Pojadło, pozwiedzało. Pochodziło po 20 tysięcy ruchów dziennie. Super event. Damian, od 1 do 10 event jako całość? Dam 10. Na czym my to byliśmy ostatnim razem? Londyn. Tak, ostatniemu dałem zawyżoną cenę, to temu muszę dać wyższą, czyli daję mu 10. My ale tak samo... najlepsze safari w twoim życiu? Nie. Chyba Dortmund, wiesz, tak? Bo to było fajniejsze, bo Dortmund to był zamknięty taki... event, tak. Ale powiem ci, że ja bardziej wolę te otwarte. Tak? Jednak tak miasto się zwiedziło, wszystko. No. Wow, pora wracać do Polski. Dziękuję za oglądanie, obejrzyjcie inne pozycje filmów, na przykład ten film. Myślę, że ten film ci się spodoba, o, zobacz. Koniecznie. Tak jest.